Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czego potrzeba, żeby zakończyć ten przymus covidowy? No chyba jedyne, co zakończy ten przymus covidowy, no to są skandale polityczne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No skandale polityczne. No Antoni Foci. No Foci, no to jest, no jakby tu powiedzieć, no... tak jakby byli architekci hitlerowcy i zbudowali całą tą siłę diabelną w Niemczech, no to on przyszykował cały system, żeby uporządkować i poustawiać Amerykę. No a teraz się okazuje, że nie dość, że dawał pieniądze oficjalne do Chin, żeby badali te dzikie kombinacje wirusowe na nietoperzach, no to jeszcze ma duże pieniądze w akcjach i w udziałach najróżniejszych firm. No tak, także chyba, że będzie wyrzucony niedługo. No co najmniej jak nie będzie wyrzucony niedługo. No szkoda, że Trump go nie wywalił. Szkoda, że Trump go trzymał. Ten facet ma, to jest numer jeden zarabiający urzędnik amerykański. On zarabia ponad 600 tysięcy rocznie. No to jest ponad 1000 na 10 tysięcy na tydzień. No to nie jest tak źle. 2000, 1500 dziennie, pracując czy nie pracując. No to jest jedna wielka afera, a druga afera, no to jest Boris Johnson. W Anglii Boris Johnson, tam też Anglicy się wściekają. No w tym czasie, kiedy policja wydała czy wypisała 15 tysięcy najróżniejszych mandatów za te przekroczenia tych lockdowns, tego zamknięcia w samej Anglii. Policja nalepiała taśmy na ławkach w parkach. Dzieci by miały zabronione chodzenia do szkoły. Rodziny nie miały pozwolone, żeby odwiedzały swoich bliskich w szpitalach, którzy bardzo często umierali. No i w Anglii jest taka bomba informacyjna, że w zasadzie partia Johnsona w maju 2020 roku, no to mieli balangę w tym właśnie czasie, kiedy to było najbardziej zamykane i krzyczane. No w Ameryce znani są właśnie te łachudry polityczne. Jeden z Kalifornii, którego chcieli odwołać, no to na wakacje sobie pojechał, wszystkich pozamykał, a na wakacje pojechał sobie do Meksyku. Aleksandra Ocasio-Cortez też na wszystkich, no komunistka młoda, no teraz ją przypuszczalnie wyrzucą z tego kongresu, wybiorą kogoś innego, no ale to też krzyczy na Florydę, a pojechała na Florydę na balangę, tak, także no wszyscy normalni zgadzają się, że to jest jedna wielka bzdura, no tyle tylko, że wszyscy normalni muszą pokazywać tą hipokryzję. W grudniu 2020 roku Johnsona oskarżali właśnie o to, że jego partia miała też balangę na Boże Narodzenie. No i on wtedy tłumaczył, że on nie wiedział, że jego tam asystenci, że jego ta grupa naokoło zorganizowała balankę właśnie w tym w kompleksie takim mieszkalno-biurowym. No i to troszeczkę się wytłumaczył, no i ludzie to zaadoptowali, no bo w tym w Wielkiej Brytanii to nie wiadomo było, no tak jak wszędzie, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne, co ma być robić, jakie restrykcje i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy już o tym maju 2020, no tłumaczył się, że on myślał, że to było spotkanie związane z polityką, że to było związane z pracą. No i cała ta afera masek dla ludu, ale nie masek dla królestw, dla książąt, no to zaczyna otwierać usta, ludzie zaczynają już
już się wypowiadać. Gazety to podłapują, telewizja to podłapuje. No i teraz pokazują wszystkich tych normalnych ludzi, którzy są po prostu wściekli, no ale nareszcie mają wolność i swobodę, żeby się wypowiadać, jak nienormalna i jaka perfidna jest to zamknięcie. Właściciele biznesów nareszcie mogą wychodzić i tłumaczyć, że zamykali restauracje, zamykali swoje zakłady pracy, zwalniali ludzi. No, ale najważniejsze w tym jest to, że nie obawiają się, że debile przyjdą, będą oskarżali ich, no bo to w każdym kraju jest banda idiotów, że mówi, że to jest niemożliwe, żeby pieniądze były ważniejsze niż życie ludzkie, tak? No, w Nowym Jorku to major Nowego Jorku właśnie to wysyłał chorych do ośrodków dla starszych, no i najwięcej naumierało właśnie starszych, no bo taka jest prawda, że poniżej tam 20 roku życia, no to szansa na śmierć, no to jest jeden tam na milion. No mówią w Ameryce, mówią, że umarło 360 dzieci na 360 milionów, no to też jest jeden na milion wśród tych dzieci, no ale na te wszystkie dzieci, no to one wszystkie miały jakieś komplikacje, miały raka, jakąś białaczkę i tak dalej, i tak dalej. W wieku tam 20 do powiedzmy 50-60, no to też nie jest to tak spotykane. No ale wszyscy byli po prostu zapędzeni kijem i zmuszeni do tego, żeby nawet nie podskakiwali, jeżeli chcieli iść do szpitala, tak? To ludzie starsi umierali w samotności, bo rodzina miała zabronione. Zabronione i było tłumaczenie, że to jest robione dla dobra wspólnego. Tak? Także to jest bandytyzm. To jest bandytyzm ludzki, humanistyczny, polityczny i tak dalej. To jest po prostu ta wściekłość publiczności, wściekłość obywatelska. No to teraz się wylewa, no ale też politycy i środki masowego przekazu kierują to, że to jest nie na te same zamknięcie same w sobie, tylko na polityków, że ludzie mogą się wypowiadać. No i cała ta klasa ta polityczna, nawet przeciwnicy Partii Pracy, no to w tym w parlamencie wypowiadali się, opowiadali te swoje historie, czy opowiadali historie swoich wyborców. No i to wszystko też ustawiają to w kontekście tego skandalu Johnsona i tego, że robił co innego, co mówił. No ale to wszyscy politycy robią co innego, co mówili. W Ameryce wszyscy ci demokraci, no to jak są przy kamerze, to chodzą w masce, a jak kamera tylko odchodzi, to od razu zdejmują maski i się śmieją, chodzą na balangi. Wszyscy ci gubernatorzy w amerykańskich stanach demokratów, no to właśnie byli łapani nieustannie. Pelosi, ta stara czarownica z Kalifornii, kupiła dom na Florydzie i to jest ta perfidność polityczna. To ona jak poszła, kazała zamykać całą Kalifornię, a poszła prywatnie do salonu fryzjerskiego, no to później ta właścicielka salonu fryzjerskiego, no to też ją zlikwidowali. No ale te wszystkie drakońskie ta polityka i ograniczenia na temat COVID-u, no to już wszyscy się zgadzają, że to jest bez sensu, to już wszystko się po prostu rozpada. No już wszyscy krzyczą, że król jest nagi.
normalni ludzie od 2 lat mówili, że po prostu, że trzeba się nauczyć żyć z tym COVID-em i normalni ludzie po prostu wierzą, widzą, że to nie było sensu się poświęcać. To nie było sensu się poświęcać, to trzeba było tylko ograniczyć tych najbardziej, najmniej odpornych na to, a cała reszta po prostu powinna żyć tak jak to z grypą się żyje. No w Ameryce na grypę umiera około 40-50 tysięcy rocznie. Chorych jest około 40-50 tysięcy, tak samo. Także 40-50 milionów jest chorych, 40-50 tysięcy, nawet 80 tysięcy ludzi umiera rocznie. Także cała ta panika, całe to zamknięcie, cała ta strata, 20 milionów bezrobotnych w Ameryce, 500 tysięcy restauracji zamkniętych, czy miejsc przy takich barów, restauracji tego rodzaju, no to jest nieprawdopodobne. No i teraz trzeba znaleźć chłopca do bicia, no i wśród polityków zaczną pokazywać, po co ludzie idą do polityki? No, każdy normalnie rozumie, że do polityki bardzo często się garną ci, którzy po prostu chcą żyć jak bogacze, chcą żyć jak milionerzy, chcą mieć dobrą pensję, chcą czasami latać samolotami odrzutowymi tam biznesowej klasy i tak dalej. I to jest taki specyficzny rodzaj ludzi. No i to są z reguły cwaniacy. To są po prostu ludzie cwaniacy. Czasami mają coś do powiedzenia i mają jakąś tam ideę, mają swoją filozofię, mają swoją ideologię i mają swoje przekonania, ale później ta partia ich tam degeneruje. No z reguły te lewackie partie, no bo te lewackie partie, no to one dlatego są wredne i perfidne. Dlatego, że te wszystkie lewicowe partie, no to one z definicji muszą zniszczyć przeciwnika politycznego. Oni zawsze mają jakieś takie nowoczesne, utopijne pomysły, jakąś taką nowe plany, które nigdy nie są sprawdzone. No a konserwatyści stoją im na przeszkodzie. Zawsze konserwatyści mówią, to działa, to nie działa, to nie będzie działało, ale lewacy zawsze mówią, spróbujmy to, spróbujmy tamto, że będzie działało. No i bardzo dużo wariatów popiera te różne rewolucyjne, takie nowoczesne rozwiązania, no ale bo nie są w stanie przewidzieć skutków ubocznych. No konserwatysta, no to zawsze popatrzy na przeszłość, popatrzy na jakąś sytuację i jest w stanie przewidzieć skutki uboczne. No tak jak jest jeden wielki cyrk, ludzie się zaczynają budzić z transwestytami w sporcie. No teraz biedne kobiety, biedne dziewczyny przegrywają nagminnie zawody, wszelakie zawody w bieganiu, 400 metrów, 100 metrów, w pływaniu. No w Ameryce jest cyrk, no bo chłopak, który 3 lata temu dostawał jakieś brązowe medale, czy tam 4., 5., 6. miejsce, no to teraz na mile, czy tam na ileś chyba 1,5-2 kilometry, no to on był szybszy o 40 sekund od wszystkich pozostałych kobiet z macicą. No, on jako kobieta z jądrami, po prostu wygrywa. No i ludzie zaczynają się zastanawiać nad tym, jaki to jest sens. I to jest właśnie takie propozycje lewackie, tak? Propozycje lewackie były, że wszyscy są równi, że później transwestyci są równi, no i później biedne kobiety nie mogą zdobywać złotych medali. No to jest wielka niesprawiedliwość. Także ci wszyscy politycy na przyszłość, no to już teraz wszyscy normalnie rozumieją, że ci eksperci, no to nie są eksperci, to jest banda oszołomów i jakiś ekspert w takiej malutkiej dziedzinie,
nie może sugerować czegoś, co ma współistnienie z ekonomią, z psychologią, ze wszystkim. Całe ten społeczeństwo, no to jest skomplikowana sprawa. I skoncentrować się tylko na to, żeby było zero przypadków COVID-u, no to naprawdę trzeba być debilem, żeby jakoś tam nie wybalansować. No i każdy teraz normalny już dawno kwestionuje, no ale politycy chyba będą dosyć bardziej ostrożni. W Chinach też jest dosyć ciekawie, tam mówią, że jest zero COVID-u, no bo oni tam ścigali, wyciągali za włosy, ścigali, sprawdzali telefony, kazali ludziom siedzieć w domu. I to też było wielkie poświęcenie. Trudno będzie komunistom wytłumaczyć, dlaczego oni tyle cierpieli, dlaczego to wszystko było spowodowane. No tyle tylko, że tam jest jedna partia, jedna komunistyczna. Jest ten przymus. No i teraz to są takie czasy, że tym politykom będzie ciężko, wszystkim w Ameryce, w Anglii, w Chinach, będzie ciężko wytłumaczyć, dlaczego oni to sprowadzili, dlaczego oni doprowadzili do takich ekstremalnych zamknięć i do takiego cierpienia wszystkich narodów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Widzicie, do czego lewactwo doprowadziło. Na Florydzie jest republikanin, w Chicago, w Filadelfii, we wszystkich tych komunistycznych Stanach, no to ekonomia, bezrobocie i tak dalej jest dużo gorsza, było totalne jakieś zamknięcie. Te wszystkie Teksasy, te prawicowe Stany dużo, dużo lepiej sobie poradziły, także jak zwykle konserwatyści mieli rację, jak zwykle socjaliści okazali się głupkami i debilami. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, że to chyba zrobiliście pomyłkę. No każdy wam mówił, że robicie pomyłkę. No jest szansa, że uderzycie się w piersi i powiecie, że zrobiliście pomyłkę. No Biden jest w zasadzie skończony. Kamala Harris też jest skończona. Partia Demokratów jest w zasadzie skończona. No na pewno wybory między prezydenckie 2022, na pewno wybory prezydenckie 2024. Trudno powiedzieć, kiedy oni dojdą znowu do władzy. Teraz myślę, że jakikolwiek prezydent będzie wybrany, republikański będzie wybrany na co najmniej dwie kadencje, czyli 2024 do 2028-2032. No bo Ameryka zrozumiała, jaka to była pomyłka pozwolić lewakom. Demokraci, no Hillary Clinton stara się przekonać, że jednak dali się ogłupić tym wyjątkowym komunistom na lewo. No, normalni demokraci też się obudzili. Także będzie ciekawie, no, ale trzeba głosować i trzeba oszołomów odsuwać od władzy. Zdrowia dla normalnych.